Na początek chciałbym Wam serdecznie podziękować za modlitwy, bo jeszcze tego nie miałem miejsca, nie było okazji. Dokładnie dzisiaj mija 3 miesiące od tego wydarzenia i bardzo dziękuję. Wiem, żeście się modlili gorliwie, chwała Panu, Pan wysłuchał modlitwy. I wiecie, tak troszkę niektórzy z Was spotykali mnie i tak pytali z niego, czy ty naprawdę byłeś chory, bo tak dobrze wyglądasz. Chwała Panu. Dlatego poprosiłem pastora, żeby parę słów powiedział na ten temat, żeby oprzeć świadectwo na dwóch, trzech. Tak to prawnie ma być. Moi drodzy, było bardzo, bardzo krytycznie, ale jak widzicie, jest dobrze. 3 miesiące temu, nagle, bez żadnych bólów, bez żadnych jakichś dolegliwości, straciłem przytomność. No i tyle. I zasnąłem. Tutaj żona, gdy prosiła o modlitwę, mówiła coś więcej o tym stanie, że mnie reanimowali. Wiecie, ja nic nie czułem. Ja po prostu zasnąłem i po iluś tam godzinach obudziłem się i to przebudzenie było dosyć okrutne. Ja zdawałem sobie sprawę, że coś się stało. Wiecie, byłem popodłączany do wszystkiego możliwego. Pikało, titkało, same kable, same rurki. I wiecie, pierwsze takie przebudzenie, to się stało wieczorem, a przebudziłem się rano. I wiecie, strasznie się mi chciało pić i chciałem zawołać na te dyżurne, żeby mi coś przyniosły, ale ku mojemu zdziwieniu nic. Ani słowa nie szło wydobyć. Myślę, no to spróbuję ręką machnąć. Nic. To może nogą? Też nic. Wiecie, myślę, no tak jeszcze raz spróbuję. Całą siłę włożę, żeby zamachać ręką. Nic. Mózg pracował, a ciało kompletnie nic. Nic nie dało. Nawet małym palcem nie szło ruszyć. I wtedy się mi przypomniało, niedawno jakoś wcześniej czytałem z listu do Rzymian o wierze wartościowej, że gdy staniemy przed Panem, jedyna wiara, która się będzie liczyć, to ta, kiedy Pan odpuścił mój grzech. Ta wiara tylko się, nie będzie się nic innego liczyć, tylko ta wiara w zbawienie, w to, że Pan odpuścił grzech, że było to spotkanie. I wiecie, dokładnie w tym momencie przypomniałem sobie 30 ponad lat temu, gdy przyjąłem Chrystusa, to było takie żywe. Tak pamiętałem to nawet testowałem swój umysł, ale palcem nie dało się ruszyć. No myślę, Boże, no nieciekawie to wygląda. Wiecie czym, nie będę Wam mówił, bo to wiecie sami czym to groziło, czym to pachniało. I tak myślę, no nic więcej nie wymyślę. Chyba się zdrzemnę. I zdrzemłem się. I następne przebudzenie też bałem się. Ale wiecie, już zacząłem palcem ruszać. To nie było źle. Potem przyszli bracia, chyba troszkę później. Przyszli bracia, tak tyle co miałem, to co chwila. Pamiętam tylko tyle, że co jakiś czas zamykałem oczy, bo jakby odpływałem, gdy się modlili, ale już ich tak błogosławiłem, przynajmniej ręką. Zdawałem sobie sprawę, że coś się musiało stać, jeszcze nie wiedziałem dokładnie co, ale już byłem przekonany, że leżałem plackiem, wiecie, i po 2 dniach dopiero tam na tym Ojomie przenieśli mnie na inne, też mnie tam popodłączali, ale wiecie, chcę Wam powiedzieć coś, że tam już było luksusowe warunki. Miałem już szklankę wody koło siebie. Tam nawet na tym dole mi wodę nie dali. Miałem już szklankę wody. Nie wiecie, nie, może nie zdajecie sobie sprawy, jaki to jest luksus. Szklanka wody. Po 2 dniach nagle, wiecie, nagle budzisz się i chwalisz Pana za szklankę wody. Trudno mi było to wypić, ale jakoś tam trochę ulałem, trochę, ale już mogłem sięgnąć ręką i napić się tej kraniczanki, muszynianki, co to tam było. Chwała Panu.
Moi drodzy, lekarze szerokim łukiem mnie tam omijali z tymi diagnozami, nie chcieli mi nic mówić, ale w końcu jakoś już zaczęły siły wracać, dopadłem jednego, nie zdążył uciec i mówię, no niech mi powie, co się stało. No i mówi, no stan jest krytyczny. Było zatrzymanie serca, ale mówi, na dodatek jeszcze miażdżyca i choroba wieńcowa. Także nerki stanęły, wątroba stanęła. No mówi, jest z panem bardzo źle. Nawet mnie nie przewieźli tutaj do Ustronia, na klinikę tą polsko-amerykańską, bo uznali, że tej trasy bym nie przeżył. Moi drodzy, patrząc dzisiaj może tak z niedowierzaniem, ale musicie to patrzeć inaczej. Musicie patrzeć na to, że wasze modlitwy były wysłuchane, że łaska Boża jest wielka. Halleluja! Że ona może podnieść w 3 miesiące. Amen? Już wcześniej byłem lepszy, ale... Wiecie, i leżąc tam, chciałbym tutaj przywołać... Chciałbym tutaj przywołać pewną historię, która jak na żywo zabrzmiała mi w sercu. Leżąc tam już mnie tu te trąbki powyciągali. Co kaszlałem, to krew. Fatalnie. Nawet nie mogłem się podnieść. Z łóżka zjeżdżałem, nie było tyle siły. I wiecie, tak mnie dopadło. Nie tylko chory byłem, ale i moja dusza też była chora. I tak, wiecie, jakoś zacząłem myśleć. Panie, Tyś mnie opuścił. Zapomniałeś o mnie. Tam masz ważniejsze sprawy, ale chyba to, co mnie spotkało, to mnie chyba opuściłeś. Wiecie, to człowiek chory ma takie możliwości, ma taki dostęp do czegoś takiego. To oczywiście było nieprawdą. I wiecie, tutaj chciałbym właśnie przytoczyć tę historię Izraela, gdy stanął przed Morzem Czerwonym. Zaczęli wędrówkę i był etap do przejścia. I stanęli właśnie nad tym morzem, gdzie skończyły się zupełnie wszelijakie możliwości, takie cielesne możliwości człowieka. Ja też leżałem plackiem. No co ja wymyślę? Nic nie wymyślę. Nic nie zrobię, nic nie pocznę. Nic, nie wstanę, nie pójdę, nie... Nic, kompletnie. Leżę. I tak jak ten Izrael. Izrael też popatrzył na te niemożliwości. I wiecie, tylko parę wierszy bym chciał przeczytać. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy, jego wojsko i dogonili ich, obozujących nad morzem koło Pi-Hahirot, naprzeciw Baal-Safon. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. A do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobu, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Na to Mojżesz rzekł do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana. Trochę tak myślę, podobnie jak ja. Zobaczyli te przeciwności, zobaczyli to że nie ma szans, nie ma siły. Nawet nie ma ani jednego drzewa, żeby jakąś tratwę zbudować. A przecież był etap, prawda? I zaczęli złorzeczyć. No może ja nie złorzeczyłem, tak się trochę usprawiedliwię, ale mówiłem wam, jakie mi myśli towarzyszyły. Ale wiecie, swego czasu Pan mi dał objawienie tego właśnie wydarzenia. Bo to było na dole. Ale co było w górze? Jak sądzicie? Czy Pan się zdrzemnął? Czy Bóg nie widział tego, że oni tam stoją? Czy aniołowie, a nawet archaniołowie, czy oni tam nie meldowali Panu? Już doszli. Są na tym miejscu. Za chwilę coś się... Oni, całe niebo wiedziało, że coś ważnego się wydarzy. Halleluja! Coś pięknego się wydarzy. A tam na ziemi było, no Panie, chybaś mnie opuścił. Taki no drugi gatunek jakiś leży. Cóż tam. Ale tak nie jest.
Pan wie, ile ja mam włosów na głowie. Pan wie, że Pan mnie kocha, Pan kocha każdego z Was, każdego brata, siostrę, przyjaciela, który tu jest dzisiaj, który jest w ogóle. Ale ta sytuacja była taka ciężka. I tam w niebie była konferencja. Tam wszyscy raportowali, ci aniołowie już mówili, doszli, tak, już każdy ostatni ten Izraelita doszedł. Archaniołowie już wszystko mieli pod kontrolą. A tam na dole było tak nieciekawie trochę. Łóżko, tak, no, tak było ciężko. I wiecie, nagle, 21 wiersz. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły. Pan sprowadził wiatr. Jak wiemy, wiatr to symbol Ducha Świętego. Nikogo innego tam nie dopuścił do tego, tylko Ducha Świętego. I w niebie po naradzie mówią, Duchu Święty, idź to załatw. Aleluja! Idź to załatw. Dmuchnij tam. No bo jak im to tam było w Starym Testamencie przedstawić? Jako wiatr. A więc widzimy tutaj eksplozję mocy Ducha Świętego. Zaczęło wiać. Halleluja. Tak się to skończyło. Mam taką, czy ja wiem, czy okazję, czy jakąś konieczność, że co chwila muszę być u kardiologa. I wiecie, badają, mają tam takie urządzenia. I co wizyta, to lepiej. Co wizyta, to się to tam poprawia. Te procenty, to wszystko. Było 20%, tak mnie zmierzyli. 20% wydolności serca. To mówią, że to się przy tym umiera. No nie pomylili się. Wiecie, po kilku tych, w ubiegły poniedziałek byłem, było o 100% więcej. Halleluja. Moi drodzy, ja bym to tak może nazwał, powiało optymizmem. W mojej dolegliwości, w moich tych chorobach, powiało optymizmem. Ale to nie jest zwykły powiew, prawda? To jest właśnie ten wiejący wiatr, który cofnął chorobę. To był ten cudowny powiew, nie optymizmu, ale powiew Pana. Chwała Panu. Dziękuję. Dziękuję Wam jeszcze raz za modlitwę. Amen.